Nominacja w kategorii Artysta Roku 2012. Piotr Orzechowski. Właściwie został nagrodzony w ubiegłej edycji, ale zdecydowaliśmy się nominować go również w tym roku, ponieważ naprawdę wyróżnia się na te krakowskich artystów, zwłaszcza pod względem osiągnięć. Tak naprawdę to młody, utalentowany i przystojny artysta. No, Piotrek jest artystą odlotowym zdecydowanie. To, czego dokonał w 2011 roku, nie pomyliłem się, w 2011, to jest właściwie jak zabawa w porównaniu z tym, co zrobił w 2012. Mówię konkretnie o nagraniu płyty Eksperyment Penderecki. Jako drugi Polak wydał płytę dla wytwórni Dekka, co jest niebywałym sukcesem. I najciekawsze jest to, że to nie są w większości aranżacje, tylko to są też wykonania utworów Pendereckiego na fortepian po raz pierwszy. Więc to jest niebywale interesujące. Mój eksperyment polegał na przetworzeniu tej już dosyć radykalnej muzyki na język mojej osobowości i jazzu. Chciałem to jakoś połączyć, dotknąć jakoś jego mentalności i połączyć ją z jazzem i ze mną w jakiś sposób.